Państwu, tradycyjnie witam sympatyków sportu, a tym razem zwłaszcza kibiców piłki nożnej i jeszcze dokładniej Pruszkowskiego Znicza, albowiem w dniu dzisiejszym naszym gościem jest człowiek, który przez blisko 36 miesięcy sprawiał nam radość, a sobie satysfakcję. Trener Mariusz Misiura, którego bardzo serdecznie witam. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, nim przejdziemy do szczegółów, pozwolę sobie przypomnieć sezon, nim pan przyszedł, aż czterech trenerów próbowało utrzymać Znicza. Rzutem na taśmę udało się dwoma punktami. Kiedy pan przyszedł, zdecydowany regres. Co prawda 15 miejsce, ale 39 punktów, a spadkowi 31. Co by nie mówił. Kolejny sezon, mówię o 22-23. Drugie miejsce i po raz trzeci w historii Znicz awansuje na zaplecze elity, czyli Leszek Ojrzyński, Darek Banasik i Mariusz Misiura, to jest ta wielka trójka. I w tym momencie proszę powiedzieć o tym, co już wymieniłem. Jak pan wspomina, jak pan pamięta i co było najtrudniejsze do tego momentu? Bardzo ciekawy wstęp. Muszę przyznać, że aż tutaj gdzieś dużo myśli w głowie się pojawia, ale chciałbym rozpocząć rozmowę z wami czymś ważniejszym, takim podziękowaniem za te wszystkie nasze wspólne wywiady, takim skromnym zdjęciem. Tak samo podziękowania tej dla ekipy za każdym razem. Byliście, dziękuję, że tak powiem, w gotowości. Przymykaliście oko na to, że czasami ja nie wiem, musisz na mnie czekać, albo jakby nie byłem do końca dyspozycyjny czasowo, więc mówię, za bardzo dziękuję. Za każdym razem te spotkania były bardzo miłe. Teraz odpowiadając na pytania. Powiedziałem to w szatni po ostatnim spotkaniu, że to nie sukces tylko i wyłącznie Mariusza Misiury, to nie sukces poszczególnych zawodników, tylko to jest sukces nas wszystkich, że potrafiliśmy przez te 3 lata ze sobą współpracować, bo nie zapominajmy, że piłka nożna jest grą drużynową i współpracy zaczynając, mówię, od prezesów, od działaczy, zarządu, zawodników, sztabu, też i tutaj mówię środowiska, kibiców, wszystkich, którzy są w jakiś sposób blisko drużyny, to jakby taka uważam, że więź, która się wytworzyła w pewien sposób, sposób jak przeżywaliśmy trudne momenty, sprawiała, że nie kopaliśmy pod sobą dołków, tylko w jakiś sposób parliśmy w trudnych momentach do przodu, żeby zrealizować cel, bo jakbyśmy tak sobie dzisiaj na chłodno zobaczyli, że przed sezonem każda drużyna wyznacza sobie jakieś cele do zrealizowania i 80% tych celi jest niezrealizowanych. Często w tych klubach głową najczęściej płaci trener, często dyrektor sportowy, często prezes, często zawodnicy muszą odchodzić, więc jakby patrząc przez 3 lata, że my praktycznie w każdym sezonie realizowaliśmy cele jako jedni z nielicznych, a uważam, że zrobiliśmy ciut więcej niż wszyscy oczekiwali. Mówię ten awans do pierwszej ligi, teraz utrzymanie w tej pierwszej lidze. To jest czymś powodem do dumy i mówię, ja bardzo się cieszę, że w pewien sposób moja osoba skromna się zapisała tutaj w historii tak świetnego klubu. Ale tak jak mówię, nigdy sobie nie będę przypisywał tylko i wyłącznie tych zasług. Bardziej będę przypisywał te zasługi wszystkim nam, że umieliśmy ze sobą współpracować, umieliśmy razem pracować na dobro klubu, na dobro drużyny i to jest najważniejsze. Tak samo takie moje przesłanie na przyszłość, że nie zapominajcie o tym, bo uważam, że to w dzisiejszych czasach jest kluczowe, być grupą silną, zwartą. A teraz jeszcze, panie trenerze, ostatni sezon, ostatnie mecze. Fortuna, pierwsza liga, sezon 23-24. Przysłowia są mądrością narodu. Jedno zapamiętałem takie, że prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym, nie po tym, jak zaczynają, tylko jak kończą. Zakończyliście we wspaniały sposób i tu nie podlega dyskusji, tym bardziej, że potentaci finansowi, krezusi, tacy jak Zagłębie Sosnowiec czy Podbeskidzie, musiało przełknąć gorycz porażki. A biedny, nie oszukujmy się, w porównaniu z Znicz,
początku szło jak szło, ale wracając do tego przysłowia, 12 miejsce, wspaniały sukces i prolongata na przyszły sezon. Tak, no, biedny, ale z wielkim sercem uważam. I tutaj wrócę znowu troszeczkę do tych wspólnych trzech sezonów, bo jestem takim człowiekiem, który mówi czasami bardzo głębokie słowa, wywierając presję na samym sobie, bo żyjemy w czasach, kiedy ludzie obiecują złote góry, którzy mówią często puste słowa dla osiągnięcia jakichś korzyści. I ja kilkukrotnie wywarłem sam na sobie presję, której nie musiałem zrobić, ale jestem niesamowicie szczęśliwy i dumny, że później na przestrzeni czasu ta presja, którą sam na sobie wywarłem, nie przeszkodziła mi zrealizowaniu tych wszystkich celów, bo przychodząc tutaj na nasz pierwszy wywiad, sobie też odtwarzałem nasze pierwsze dwie czy trzy rozmowy i mówiłem o tym, że bardzo chcę, żebyśmy grali te ofensywnie, że bardzo chcę, żeby zespół długo pracował w czasie jednej filozofii, żeby nie było zmian trenera, tylko trener pracował kilka sezonów, że wierzę, że dzięki temu możemy awansować do pierwszej ligi, że duża liczba młodych zawodników będzie grała. Teraz patrząc, że to jest drugi sezon, kiedy w Junior Pro jesteśmy w pierwszej siódemce, to jakby ma to zaznaczenie, więc jakby tutaj rozpoczynałem ten sezon, pamiętam, że po spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec przeczytałem na konferencji prasowej nazwiska wszystkich piłkarzy i powiedziałem, że raczej nauczyć się tych nazwisk, bo oni pokażą coś niesamowitego w tej pierwszej lidze, więc mówię, ja to mówiłem w trzeciej kolejce, więc jakby później po czasie ludzie mogliby kwestionować moje słowa, mogliby w jakiś sposób wyciągać słowa, które mówiłem, a które się nie spełniły, a ja mam dzisiaj niesamowitą satysfakcję oczywiście z tych wyników, tylko ja to czułem i widziałem już na treningach dużo wcześniej, że mnie do tych zawodników, do tej drużyny nie musiały przekonywać ostatnie zwycięstwa z Arką Gdynia, z Miedzią Legnica czy z Wisłą Płock, że ja tego nie potrzebowałem, mi wystarczyło wyjść w styczniowy czy grudniowy trening i zobaczyć, jak drużyna trenuje, więc czerpię bardzo dużą satysfakcję, dumę, że jestem, mówię, trenerem, czy byłem trenerem tak świetnej grupy zawodników z taką jakością, z taką, bym powiedział, ambicją, żeby cały czas się rozwijać, żeby cały czas przybijać kolejne sufity, zostaną ze mną w sercu do końca mojej pracy w sporcie. Panie trenerze, piłkarski świat obiegła informacja i funkcjonuje. Trener Misiura opuszcza Znicza. Kto oprócz pana opuści jeszcze szeregi? Myślę, że to bardziej pytanie tutaj do zarządu i dyrektora sportowego. Mogę się podzielić z takich informacji, które do mnie gdzieś tam trafiły, to na pewno asystent Daniel Kokosiński, na pewno Miłosz Mleczko do Termaliki, na pewno Mateusz Grudziński do Miedzi Legnica. Co do pozostałych zawodników, to wiem, że tam jakieś rozmowy trwają między tutaj Zniczem Pruszków i kolejnymi, ale jakby tutaj też bym chciał zaznaczyć, że bo cały czas mówimy o zawodnikach, którzy odchodzą, ale nie zapominajmy o tych, którzy tutaj dalej będą, nie zapominajmy też o klubie, bo ja uważam, że klub Znicz Pruszków dzisiaj pokazał, że jest świetną wizytówką dla zawodników, żeby tutaj przyjść i się dalej rozwijać, że dzisiaj mając do wyboru różne kluby, gdybym był na miejscu zawodników różniących się na poziomie drugiej ligi, trzeciej ligi, czy nawet w pierwszej, czy miałbym problemy w Ekstraklasie, to miejsce Pruszków byłoby dla mnie takim idealnym adresem, żeby zrobić krok do przodu, bo wielu zawodników przez te 3 lata teraz tutaj trafiło, którzy mieli jakieś różne trudne momenty w swojej karierze i praktycznie można powiedzieć, że ze 100% skutecznością każdy z nich zrobił progres i krok z powrotem do przodu, więc tutaj mówię tak samo mądrość zarządu prezesa Sylwiusza, jak mądrze wydają pieniądze, jak mają dobre oko, żeby ściągać zawodników, robi transfery, bo to głównie ich zasługa, to oni w jakiś sposób tutaj za to odpowiadają, to oni w jakiś sposób podejmują decyzje, ja w jakiś sposób tutaj nie chcę wychodzić przed szereg, bo bardzo często o transferach decydował prezes i trzeba przyznać, że oko ma dobre i trafi praktycznie ze 100% skutecznością. Panie trenerze, z bagażem sukcesów, doświadczeń, szacunku i sympatii setek kibiców opuszcza pan gościnne progi pruszkowskiego Znicza. Dziękuję za wszystko, co pan uczynił w imieniu społeczności żółto-czerwonych i proszę wierzyć, sercami będą, gdziekolwiek będzie pan, będą za panem, bo trudno zapomnieć tego, co pan dla nich zrobił, dla naszego klubu.
to jakby mówię, to pożegnanie, które tutaj było po ostatnim meczu domowym z Wisłą Płock, było dla mnie no, czymś niesamowitym, że w najśmielszych snach, marzeniach nie sądziłem, że mogę tak dobrze, godnie być pożegnany przez tak wielką liczbę kibiców, bo cały czas będę wracał do tego swojego pierwszego spotkania przegranego 4-1 z Motorem Lublin, gdzie była nas garstka kibiców na trybunach. A teraz w tym ostatnim meczu u siebie widziałem, że kibice tańczyli na trybunach, skakali, śpiewali, byli świadkiem niesamowitego zwycięstwa z Wisłą Płock, więc jakby patrzą przez te 3 lata, jakie razem wspólnie emocje piękne przeżyliśmy, te na boisku, poza boiskiem, jak potrafiliśmy się wspólnie cieszyć. To mówię, to są takie momenty w życiu, że chce się dalej uprawiać tą piłkę nożną, że właśnie one wtedy oddają te trudy takich, nie wiem, treningów w mrozie, w grudniu, w styczniu, czy w upałach, czy w takich momentach, że czegoś brakowało w klubie, czy takich momentów, że rywalizowaliśmy z ludźmi, którzy mieli wszystkiego więcej niż my. I później takie chwile, które wspólnie przeżyliśmy, czy awans, czy czas utrzymania pierwszej lidze, wspólna radość, czy podziękowanie za tą wspólną 3-letnią pracę, no to są takie momenty, które zostają z człowiekiem na zawsze. I ja tak samo, w sercu moim na pewno jest Nicz Pruszków. Przyszedłem tutaj wcześniej jako zawodnik, jako trener. Nie mówię nie, jeżeli może w przyszłości historia zatoczy koło, jeszcze kiedyś tutaj w jakiejś roli się pojawię, czy trenera, czy w jakiejś innej, ale na pewno będę tutaj śledził na bieżąco wyniki z Nicza Pruszków. Jeżeli będzie tylko możliwe, będę przyjeżdżał kibicować z trybun. Bardzo tutaj będę kibicował nowemu trenerowi. Tutaj jak mogę gdzieś tam zaapelować, to proszę od początku, od pierwszego dnia duże wsparcie dla nowego trenera, obojętnie kto nim będzie, bo uważam, że no, granie w pierwszej lidze z tak silnymi zespołami to jest duży wyczyn czy duże wymagania i jakby to środowisko musi być spójne tak jak do tej pory, musi być silne razem, żeby przeciwnikami były zespoły w tej pierwszej lidze, a nie gdzieś tutaj jakieś wewnętrzne jednostki w środowisku. Panie trenerze, jeżeli dojdzie do skutku podpisanie kontraktu nowego z jakimkolwiek klubem ekstraklasy, zapozna pan, albo przypomnę się koledzy, z którymi zwidywał się pan na boisku, na szkoleniach, to też jest satysfakcja? Ojej, jestem takim człowiekiem, sami dobrze wiecie, że nawet jak mieliśmy przewagę chyba 8 punktów na 3 kolejki przed końcem, to mówiłem, że jeszcze nie jesteśmy utrzymani, że jeszcze musimy postawić tą kropkę na D. Tak samo w tamtym sezonie, kiedy Kotwica Kołobrzeg miała 5 punktów przed nad nami, 2 kolejki przed końcem. Mówiłem, że jeszcze Kotwica nie awansowała i razem z zawodnikami wierzyliśmy, że możemy ich wyprzedzić. Tak samo, dopóki jakby nie podpiszę tego kontraktu w Ekstraklasie, to jakby nie chciałbym wychodzić przed szereg, ale no sama gdzieś ta myśl na taką znowu rywalizację z trenerami, których tutaj poznałem na tej drodze w drugiej, w pierwszej lidze, jak Gonzalo, jak Szymon Grabowski czy Daniel Myśliwiec, na pewno jest takim miłym wspomnieniem. W ogóle jakby jestem bardzo wdzięczny wszystkim trenerom w drugiej, w pierwszej lidze, bo dzięki nim co tydzień musiałem się przygotowywać do meczu, dzięki nim stawałem się lepszym trenerem, tak samo mojej drużynie, zawodnikom i przeciwnika, że dzięki temu doświadczeniu, które zdobywałem, no to jestem dzisiaj bogatszy o tą wiedzę i na pewno łatwiej mi się będzie przygotować do kolejnych spotkań, ale sama myśl, żeby spotkać znowu i rywalizować z tymi trenerami, to na pewno mnie bardzo cieszy i nie mogę się tego doczekać. Panie trenerze, co prawda będzie pan wyżej trenował, ale ja chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do pierwszej ligi, albowiem są różne głosy, Fuksem, nie Fuksem i tak dalej, ale nie jest to prawda, albowiem tam są drużyny z potencjałem. Jak to będzie wyglądało w kolejnym sezonie? No, tak jak my dziś mówiliśmy, że w tym roku graliśmy w najsilniejszej i najbogatszej pierwszej lidze od lat, że patrząc na firmy, jakie za chwilę będą grały w barażach, jakie zrobiły bezpośredni awans, jakie się nie dostały do barażów, no to są to zespoły, które jeszcze niedawno były w Ekstraklasie. Nawet spadek takiego zespołu jak Podbeskidzie czy Zagłębie Sosnowiec, no to mówię, to są zespoły z potencjałem ekstraklasowym, więc mówię, my nie mamy zamiaru sobie ujmować tego, co my dokonaliśmy, bo utrzymać się w pierwszej lidze to jest jedno, ale utrzymać się w najdroższej czy w najlepszej w historii
pierwszej ligi, no to to jest dokładnie, uważam, duży wyczyn i utrzymać się na kilka kolejek przed końcem, no to jest, uważam, że ogromnym powodem do dumy, do cieszenia się i tak jak mówię, teraz jest, skończył się sezon, teraz czas odpocząć, ale czas odpocząć z takim dużym zadowoleniem za to, co się wykonało, bo za chwilę miną 2 czy 3 tygodnie, rozpocznie się nowy sezon i jakby to już minie, już nie będzie się do tego wracało. Dlatego teraz jest czas, żeby się z tego cieszyć, czas, żeby to wspominać, czas, mówię, wyjechać, odpocząć z takim zadowoleniem, że zrobiło się dobrą pracę. W przyszły sezon zapowiada się w pierwszej lidze tak samo trudny. Spada zespół ŁKS-u Łódź, spada drużyna Ruchu Chorzów, zespoły, które po barażach nie awansują, zespoły, które się nie dostały do baraży, jak Mieć Legnica, jak Termalika, no to będą zespoły, które będą chciały do tej ekstraklasy wrócić, więc jakby kolejny sezon nie będzie łatwiejszy. Być może nie będzie dwóch takich bardzo bogatych klubów jak w tym roku. Mam tu głównie na myśli Lechię Gdańsk, więc jakby tutaj być może tych pieniędzy będzie troszeczkę mniej z racji tego, że najbogatszego klubu nie będzie. Ale jeśli chodzi o takie tradycje, o historię, to uważam, że ta pierwsza liga będzie bardzo trudna, dlatego teraz jest czas na świętowanie, ale za chwilę trzeba wrócić do pracy w biurach, do pracy nad budową nowej drużyny, nad, że tak powiem, pomysłem na grę, na tą pierwszą ligę, żeby utrzymać i obronić pierwszą ligę zasadniczą. To nawet co prezes mówi, że być może powalczyć o coś więcej. A ja mówię, dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze i w sporcie, i w życiu osobistym. I pamiętajmy o sobie. Pan o Zniczu, my o Pan. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego wystąpienia, ale już nowego trenera przed rozpoczęciem sezonu. Dziękuję. Dziękuję.